Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najważniejszej umiejętności przedsiębiorcy, ale nie tylko. Myślę, że każdej z osób, które zaczynają swój biznes albo chcą w ogóle założyć firmę, które o tym myślą. Myślę, że ta umiejętność również przydaje się w życiu osobistym, również jak idziemy do sklepu, również jak z kimś rozmawiamy, jak chcemy poderwać dziewczynę, jak chcemy z kimś zagadać albo załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Myślę, że jest ona bardzo potrzebna i dzisiaj właśnie o tej umiejętności. I tą umiejętnością, moi drodzy, oczywiście jest umiejętność sprzedaży, umiejętność rozmowy z klientem, umiejętność pokazania komuś, że ktoś, że my komuś dajemy jakąś wartość, za którą ktoś na przykład chce nam zapłacić, ktoś nam pomoże, ktoś będzie w stanie nam również zaoferować jakąś usługę za to, że my się w odpowiedni sposób, kolokwialnie mówiąc, jesteśmy w stanie sprzedać. I tutaj nie mówię w negatywnym sensie, tylko w sensie pozytywnym, czyli my rozmawiamy z tym klientem. Jeżeli na przykład mówimy o firmie, my chcemy jakiś produkt wypuścić na rynek, więc musimy porozmawiać z klientem. Jeżeli klient tego produktu nie zna, musimy go zachęcić, żeby klient go kupił. Musimy w jakiś sposób sprzedać mu ten produkt. Musi on zobaczyć wartość w tym produkcie, musi zobaczyć jakość, cenę, żeby klient kupił ten produkt, musi po prostu w jakiś sposób nam zaufać, wiedzieć, że my nie wciskamy mu jakiegoś bubla, tylko faktycznie kupuje coś, co może mu się w dłuższej perspektywie czasowej przydać. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, moi drodzy, bardzo ważna, jeżeli chodzi o umiejętność sprzedaży, to nawet, oczywiście tak pokrótce się do tego odniosę, ale nawet, słuchajcie, podchodząc do kogoś, rozmawiając z kimś, czy to będzie podryw jakiejś kobiety na dyskotece, czy na mieście, czy rozmowa z kimś, również musimy w jakiś sposób się sprzedać, żeby ktoś nas polubił, żebyśmy się też zainteresowali drugą osobą, ale również ta osoba, żeby się zainteresowała w jakiś sposób nami, czyli musimy się, kolokwialnie mówiąc, sprzedać, musimy się pokazać, tak samo na rozmowie o pracę, jeżeli idziemy do jakiejś pracy, na jakąś rekrutację, siedzi jakiś dyrektor, kierownik, czy właściciel i również musimy mu pokazać, co my potrafimy, jaką wartość możemy wnieść dla firmy i dopiero wtedy oni wychodzą z tym, co mogą zaproponować nam, także jest to bardzo ważne. Kolejna rzecz bardzo ważna w umiejętności właśnie sprzedaży, czy też takiej rozmowy z klientem i nie tylko z klientem, jest to, żebyśmy, słuchajcie, byli przygotowani na porażkę. Bardzo dużo ludzi o tym nie mówi, ale to jest bardzo istotne. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli wychodzimy do klienta, czy z produktem, czy wychodzimy do kogoś, żeby porozmawiać, albo żeby kogoś poznać, to musimy być przygotowani na to, że ta osoba nie będzie chciała naszego produktu, że ta osoba nie będzie chciała z nami rozmawiać, że ta osoba w ogóle stwierdzi, że ona nie jest zainteresowana jakąkolwiek interakcją z nami. To jest jak najbardziej ok. Ja sobie zawsze to tak tłumaczę, że my nie jesteśmy zielonym banknotem, żeby tutaj każdy nas lubił. I też weźcie sobie taką poprawkę, że ci ludzie nie odrzucają bezpośrednio Was, tylko odrzucają najczęściej, jeżeli na przykład wychodzicie z produktem, Wasz produkt, mają w głowie, że Wy jesteście jakimiś akwizytorami, jakimiś zwykłymi sprzedawcami, którzy przychodzą i coś chcą komuś wcisnąć. Sami wiecie, jak to teraz wygląda. Ta osoba mogła mieć zły dzień, mogła się pokłócić z mężem, z żoną, z dziećmi, może coś się stało w rodzinie, nie wiecie tego, więc to też nie jest tak, słuchajcie, do końca, jakbyście podeszli w innych okolicznościach do tej osoby, mogłoby się okazać, że ta osoba by chciała z Wami rozmawiać. Ale z drugiej strony jest tyle ludzi, że naprawdę myślę, że słuchajcie, nie musimy się przejmować tym, że ktoś nam odmówił, po prostu trzeba iść dalej, nie poddawać się, konsekwentnie dążyć do celu. I najgorsze właśnie, co można zrobić, to się poddać, stwierdzić, że się nie uda. Oczywiście, jeżeli wprowadzacie produkt na rynek i nikt po, nie wiem, po półtora roku czy po dwóch latach przy dobrej akcji marketingowej, przy zatrudnieniu pracowników, przy sprzedawaniu produktów, nie wiem, czy do sklepu, czy klientom, nikt tego nie kupuje, no to wiadomo, że raczej ten biznes nie wyjdzie w Polsce, a może w ogóle nie wyjdzie, albo wy nie wiecie, jak to zrobić, więc warto go zamknąć i pewnie pomyśleć o czymś innym, albo może coś innego zacząć robić, bo faktycznie może ten biznes po prostu nie wyjść. Kolejna rzecz bardzo ważna, moi drodzy, na którą ja również zwracam uwagę przy tej umiejętności sprzedaży, jest to, że ona nam się w ogóle przydaje w życiu. Także tak ważne jest to, żebyśmy się jej nauczyli. Oczywiście ktoś powie, nie muszę z tego korzystać. Nie musisz, ale to, co masz w głowie, nikt ci nie zabierze. Także naprawdę, jeżeli masz możliwość, to warto się tego nauczyć. Jak się tego nauczyć? Trzeba czytać książki, nauczyć się takich podstaw, a potem wychodzić do ludzi. Praktyka, moi drodzy, praktyka. Odrzucenie. Na początku bardzo dużo ludzi Was odrzuci, na początku bardzo dużo ludzi nie będzie zainteresowanych, ale po jakimś czasie, jak Wam to wejdzie w krew, nauczycie się tego, to
po prostu będzie dobrze. Mówię, grunt to się nie przejmować porażkami, bo porażki będą bardzo często. To jest taka branża, to jest taki element życia, właśnie umiejętność sprzedaży i tak dalej, że wy wychodząc do ludzi spotkacie różnych ludzi na swojej drodze, naprawdę różnych. Będziecie w szoku, jak niektórzy ludzie potrafią być niemili, ale zobaczycie, jak niektórzy potrafią być naprawdę mili, wdzięczni za to, że jesteście, za to, że chcecie coś tutaj zaproponować, pokazać. Zresztą też często, jeżeli jesteście młodzi, to te osoby postawią się na waszym miejscu, jakby to one były i chętnie od was kupią. Też musicie wziąć taką poprawkę tak na to właśnie, jak mówiłem, że teraz mamy taki świat, a nie inny. Dużo ludzi przychodzi, dużo ludzi, ktoś chce, coś chce sprzedać, chce oszukać, chce pokazać. Produktów jest dużo na rynku, więc każdy jakiś tam produkt ma. Jeżeli wy sprzedajecie produkt nowy, którego jeszcze nie ma na rynku, to w ogóle najpierw musicie go pokazać klientowi, musicie mu udowodnić, że jemu ten produkt jest w jakiś sposób potrzebny, a jeżeli ten produkt już jest na rynku, to zobaczcie, w jaką kategorię nie wejdziemy. Czy to będzie ogrodnictwo, czy to będzie spożywka, czy to będą ubrania. Jest bardzo dużo produktów i bardzo trudno się z tym produktem na rynku przebić. Ale mówię, grunt to się nie poddawać, dążyć do celu cały czas i będzie dobrze. No i oczywiście za umiejętnością sprzedaży jednokrotnie idzie taka umiejętność, taka cecha osobowości jak pewność siebie. Ona też jest bardzo ważna. Jeżeli nie macie pewności siebie, to nie wyjdziecie do klienta. Jeżeli nie macie pewności siebie, będzie wam bardzo ciężko rozmawiać z tym klientem. Trudno będzie sprzedać dany produkt albo usługę. I tutaj na marginesie wam powiem, że wy musicie korzystać z tego produktu lub usługi. Wy musicie wierzyć w to, co sprzedajecie. Jeżeli wy nie będziecie wierzyli w to, co robicie, w to, co sprzedajecie, to najprawdopodobniej nikt od was tego produktu czy usługi również nie kupi. Wy musicie być przekonani, że ten produkt jest naprawdę dobry, że komuś jest w stanie ten produkt pomóc, poprawić życie i tak dalej. Więc na pewno to są takie najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Także ta umiejętność, słuchajcie, właśnie związana ze sprzedażą, moim zdaniem jest bardzo ważna. Sprzedażą, w ogóle komunikacją, rozmową, negocjacją. Z tego względu, że kiedyś... Teraz też obecnie, jeżeli macie jakieś twarde umiejętności, nawet stolarz, czy murarz, czy tynkarz, każda z tych osób w jakiś sposób musi się sprzedać. Może się nie sprzeda rozmową, ale sprzeda się usługami, które wykona. Dobrze zrobi nam na przykład ogrodnik, trawnik, to przekażemy ten kontakt dalej, albo zrobi zdjęcia, wstawi na Facebooka, ktoś się do niego odezwie, ma następną usługę. Także mówię, bardzo ważna jest umiejętność sprzedaży i nie tylko umiejętność sprzedaży w biznesie, ale również umiejętność sprzedaży w życiu, w kontaktach z innymi ludźmi. Nawet słuchajcie, matka, żeby przekonać własne dziecko, żeby wyszło z domu, również musi w jakiś sposób się wykazać umiejętnością sprzedaży, musi to dziecko zachęcić, żeby ono z tego domu chciało w ogóle wyjść. No, działa to tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, z kimś rozmawiamy, chcemy kogoś do czegoś przekonać, gdzieś razem wyjechać, zawsze działa ta umiejętność sprzedaży, to jak my podchodzimy do kogoś, w jaki sposób mówimy, jak się wyrażamy i przede wszystkim, żeby ta druga osoba widziała wartość, to jest klucz, dlaczego ona ma to kupić, dlaczego ona ma to zrobić, jaki będzie plus dla niej, nie dla was, dla tej osoby i wtedy dopiero dalej szukajcie tego plusa dla was. To tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że się odcinek podobał, jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie co myślicie, jeżeli będzie dużo łapek, to nagrywamy dalej. Do zobaczenia, cześć.